Nie wziąłbym takiego wyniku w ciemno, ale to był nieprawdopodobny rajd. Bardzo cieszę się, że straciliśmy tylko 6 sekund do gościa, który zna bardzo dobrze te odcinki, ale my mieliśmy naprawdę sporo fanu na tych odcinkach i bardzo chętnie wrócimy tutaj w przyszłym roku, jeżeli będzie taka możliwość. Mam nadzieję, że przysporzyliśmy Wam, kibicom, wiele radości, wiele frajdy i że to jest taki fajny prezent z okazji świąt dla Was. Cały Lotos Rally Team ciężko na to pracował. Sami sobie też sprawiliśmy niezłą niespodziankę. Wielka walka z Robertem Barabel, z Craigiem Birinem. Myślę, że kibicom właśnie przysporzyła wielu emocji. Nam nie ukrywam też, więc no, wyjeżdżamy stąd, co prawda spadliśmy na drugą pozycję, ale wyjeżdżamy stąd pełni nadziei i bardzo zmotywowani do walki. Teraz Wam należy się odpoczynek, Wam wszystkim, całemu Lotos Rally Team też, ale przyznam, że ja już myślę o kolejnym rajdzie i będę się przygotowywał i będę walczył jak najbardziej potrafię już na kolejnym rajdzie. Już odliczam sekundy, dni.